Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Dawid Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od Starości do Nowości Farming Simulator 22. No i witam was, no po takiej, można powiedzieć, dłuższej przerwie na kanale z powrotem, wracamy, końcówka sierpnia, także można uderzać z powrotem, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ciężko było, bardzo ciężko, żeby się zebrać, żeby nagrać odcinek, żeby przygotować w ogóle save'a i wszystko. Także no, jakoś tutaj dałem radę. Wczoraj już pierwszy odcinek był nagrany do Matiego z sąsiadów. Dzisiaj prawdopodobnie znów będziemy nagrywać, tym razem do mnie. Ale zanim to nagramy sobie naszą tutaj przepiękną serię Od Starości do Nowości. Co tutaj się zmieniło? Jak widzicie, Deutsch Farm dostał nowy nabytek swój. Mamy pługa. Tak dawno żadnej orki nie było, że ja postanowiłem, że chociaż trzeba jakąś oreczkę tutaj na polu, które nie wymaga nagrać. Także tutaj mamy oreczkę. Poza odcinkiem, szczerze, co chwilę, raz siedziałem pół godziny, raz godzinę, było co chwilę coś robione, także nie pamiętam, co ja tu porobiłem. Wiem, że zostało mi ostatnie pole do koszenia pszenicy, bo pole numer 17, dzisiaj będziemy sobie na nim rozlewać gnojowice, jest całe skoszone, 65-66 jest skoszone, jest tylko 68 do skoszenia, a resztę wszystko już jest pokoszone. Jeżeli chodzi o nasz młyn, no to wygląda tak, że jest prawie 90 ton pszenicy i 70 ton rzepaku. Wszystko działa już, także funkcjonuje. I tak samo jeżeli chodzi o masło, również tutaj wszystko się nam robi. Bez zbędnego gadania zasiadamy sobie tutaj do naszego Deutsch Fahra i ciśniemy sobie na pole 65-66. Też tam dawno nic nie było robione. Także postanowiłem, że muszę w końcu coś tam zrobić, porobić jakieś prace, także bez zbędnego gadania ja sobie tam już cisnę. Teraz tak, tu nic nie jedzie, to można sobie powolutku wyjeżdżać i ciśniemy sobie. Zobaczymy, jak to będzie szło, bo ogólnie ten zapotrzebowanie mocy jest większe niż ma nasz Deutsch Fahr, ale no zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że sobie tutaj w miarę, przez to wybrałem to pole, bo w miarę płaskie jest, że on sobie tutaj na spokojnie poradzi. Jeżeli chodzi o tą serię, to mogę na razie wam tutaj powiedzieć, że no dużo już tej serii, jeżeli chodzi o tutaj rozwijanie i tak dalej, no to dużo tej serii tutaj nie pozostało. Jeżeli chodzi o właśnie tutaj tą serię, no dużo już nam nie zostało praktycznie, no do takiego poziomu, jak chciałem się tu rozwinąć, czyli do tych 300 koni, no to już praktycznie jesteśmy, bo 250 mamy. Także no, dużo nie pozostało. Poczekajcie, zanim cokolwiek, to ja sobie jeszcze tylko wydłużę. Czekajcie, bo to się tutaj zmieniało. Czekajcie. O, jak się tak ustawi. On jest wtedy wężej. O, tak jest szerzej. Brał na maksymalną tutaj szerokość, jaka tylko jest możliwa. To pole też jest w miarę tutaj od tej strony, chociaż proste, więc przez to właśnie mówię, że tutaj idealnie się fajnie to powinno nam orać. Ustawmy z tego GPS-a, tak jak on tutaj ma iść. Czekajcie, to ma iść gdzieś 270. Coś takiego. No i dobra, zobaczmy, jak to będzie tutaj wszystko nam szło. Nie, no widzę, że daje sobie radę, a jeszcze Deutsch Fahr fajnie ten niebieski pasuje z tym zielonym, także bezproblemowo sobie możemy tutaj z tą oreczką cisnąć. Ile się uda zorać, tyle się uda zorać. Też zobaczymy, jak to będzie. Tak dawno się nie nagrywałem, że to komputerek jeszcze coś tam lekko ścina nam, ale no już wracamy powolutku. Właśnie, coś tutaj napomknąłem, ale nie skończyłem, jeżeli chodzi właśnie o koniec tej serii. Jest to tak, że powiem wam, że jestem już na takim etapie tu, że mógłbym zakończyć tą serię jakby. Mam praktycznie wszystko, co chciałem. Ogólnie jeszcze tylko zostało, bo chciałem zwierzęta mieć wszystkie oprócz koni, to mam.
Chciałem po prostu tutaj do 300 koni mieć maszyny, to jeszcze nie wiem, jeszcze pojawi się pewnie jakiś traktor, jeden lub dwa koło 300 koni, coś koło tego. Na pewno kombajn zostanie jeszcze wymieniony, na większego to już pewnie też nie za niedługo. Zostanie to jakoś tam zmienione. No i tak poza tym, no to praktycznie wszystko, co tutaj więcej miało być, no to już jest zrobione. Maszyny też już, jak widzicie, odcinka na odcinek teraz będzie potrzebny gruber, to i też nowy gruber się pojawi. Talerzówka również też niedługo się nowa pojawi, chociaż tamto była też za niedługo, no ale jest tyle pieniędzy, że nie ma na co wydawać. Za chwilę sobie poustawiamy jeszcze znowu panele. Chciałem postawić chociaż jeden wiatrak, także myślę, że w przyszłym czy za dwa sezony na pewno ten wiatrak się uda tu postawić. Ile ta seria będzie trwała jeszcze, to nie wiem. Na pewno wiem, że w tym roku ona się jeszcze zakończy. A czy ona się zakończy we wrześniu, w październiku, w listopadzie czy w grudniu, to nie wiem. To zależy też, ile tu będzie ogarniania, chęci do nagrywania i po prostu tutaj wszystkiego. Także tu to zależy wszystko tutaj od wielu, o kurde, turów, od wielu po prostu aspektów. Czy się pojawi coś w zamian tej serii? Nie wiem, chciałbym, bo z tego właśnie co gadałem z Matim, to Matim mnie tu informował, że nowy farming ma dopiero się pojawić w 2024 roku, gdzieś tam w okolicach września, października. No to jest cały rok. Jak ja mam zamiar za niedługo skończyć tą serię, to oprócz serii z Matim nie będę miał żadnej innej serii. Chciałbym coś zacząć podobnego do Staro Wsi po prostu, żeby się po prostu tam rozwijać, żeby móc sobie coś nagrywać, ale no to jeszcze się tutaj wszystko okaże w czasie, jak to po prostu wyjdzie. Teraz już się pogoda psuje, nigdzie się zbytnio tak często nie wychodzi, ani nic, to można w końcu przysiąść do tego komputera. Nie stęskniłem się za nim, opowiem tak. Jakoś nie ciągnie mnie do tego, tylko jedynie to, że mam tutaj was i ten kanał, to dlatego inaczej to bym na pewno tutaj rzadko kiedy co sobie pogrywał w coś. No i dlatego właśnie to była taka decyzja, że przychodzę i tutaj nagrywam przez to, że jest kanał. Tak to bym na pewno nie siedział, tak to jedynie ewentualnie czasem z chłopakami na Discordzie gadałem i tyle, nie grałem ani nic, więc no tak, tak to wyszło. A teraz właśnie przyszykować jednego save'a, drugiego save'a, no jest tej roboty, jest całkiem sporo. Także za ten powrót łapeczka w górę i subik, mam nadzieję, że mile widziana będzie zostawiona. Czego jedynie jest ból ten w nagrywaniu, to że gardło boli po takich przerwach, jak się co chwilę coś tutaj do was gada, no ale to trzeba jakoś przeboleć, nie ma to tamto. A, plecak to mam tam dalej, kurde, tam mam picie, ale no kurde, no nie wiem. No jeszcze trochę wytrzymam, zobaczymy do ilu minut tutaj dam radę ogarnąć to. Ogólnie tak, teraz mamy tą orkę, gdzieś do 15 minuty myślę. Przygotowałem dwie prace, przez to, że następny odcinek to już będzie w sierpniu, przez to, że musimy dokończyć siewy tej pszenicy, koszenie tej pszenicy oraz już zacząć siewy rzepaku. Na ten odcinek muszę również poplanować, gdzie co będzie zasiane. I obmyśleć, czy kupywać to pole, które miałem kupić z kukurydzą, która by była na kiszonkę, czyli to by było pole numer 51. Czy je kupywać, czy nie, no to na pewno to by było konkret kiszonki wtedy, ale to już raczej wszystko by było chyba włożone wtedy na biogaz, ale to nie wiem, to jeszcze tutaj muszę przemyśleć wszystko, jakby to tam było. Na pewno też jeszcze chcę biogazownię kupić, żeby no bo biogazownię to ogólnie ona tu nic nie kosztuje. To jest to, że ona, wiecie, ma zero wartość, a nic, tylko że muszę to zakupić, także no trudno się mówi, no ale tak jest zrobione na tej mapie, no to już tak będzie. Ja tam nie ubolewam, bo w sumie i tak jest tyle pieniędzy. Jeszcze teraz ogólnie tak, wszystko jest sprzedane. Tak, jest jęczmienia jeszcze 105 ton. Całkiem sporo tego jęczmienia tutaj mamy. Mam nadzieję, że mi to starczy do czerwca. Jeśli nie, to będzie trzeba kupić, no ale to już tam się to już się mówi tam. Trudno. No teraz oreczka, widzicie, no fajnie idzie. Takim pługiem to można tutaj cisnąć 12 na godzinę. W realu dużo, farmingu nie za szybko, no ale jakoś trzeba sobie tutaj
zagrali, bo widzimy teraz, leciliśmy trochę na grząski teren już wyorany, który ciężej ma, ale i tak daje sobie na spokojnie radę. Teraz czekajcie, czy my tutaj od tego momentu musimy się gdzieś zawinąć? No gdzieś tu. Dobra, coś takiego by musiało tutaj wyglądać. Dobra, trzeba to już opuścić, bo to tam musi już wyorywać wszystko. Od tamtego momentu, dawaj, wjeżdżaj na te twarde już tu i ciśniemy. Myślałem, żeby brać Fenda, ale po pierwsze, Fend nie wyglądał tak pięknie jak ten Deutsch Far. Po drugie, ma Deutsch Far o jednego konia więcej. Także no, tutaj mówię, no już wezmę Fendior dzisiaj przy beczuszce. Wyjątkowo, jak to nie, nigdy. O, pięknie, koguciki. Fendior sobie dzisiaj przy beczuszce będzie latał. A czekajcie, jak to światło? O, cyk. Można pomrugać. Jest ogólnie tak, gnojowica została już praktycznie, mnie zdziwiło, że tyle gnojowicy poszło. Tu jest 0. Tu jest 0. I zostało nam gnojowicy tylko, jak zobaczycie. Gdzie jest gnojówka? Tu. 48 tysięcy litrów. Resztę gnojówki jest właśnie już pobrane, jest pełna beczka, jest pełny man. I więcej gnojowicy po prostu nie mamy, więc no. Trzeba jakoś tutaj teraz zaradzić. Jeszcze obornika, jak widzicie, tylko 74 tony, więc tego wszystkiego jednak tak dużo nie ma. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to tutaj te są za 800, to nie. Tutaj nasze owieczki są dobrze, kurki są dobrze, no i krówki dorastają, także też jest wszystko dobrze, TMR, wszystko porobione na maksa, więc no jest naprawdę fajnie. No, dużo nie zaoraliśmy, mam 11 minut odcinka, jakoś dużo tutaj zaorane, tego nie mam, ale jakoś tu powoli się to wszystko wyora, jak nie teraz, to poza odcinkiem się to tutaj ogarnie. Miały być live'y, ale postanowiłem, że w te wakacje tych live'ów nie dorobią, bo zazwyczaj wieczorami tam mnie nie było, a jak byłem, to już o 22 czy coś takiego, to już mi się po prostu nie miałem ochoty, żeby tego live'a robić. Czy teraz, jak będzie szkoła? Czy będą live'y? Nie obiecuję, jak już to może coś w okolicach piątku albo w jakiś luźniejszy dzień, coś w tym stylu, ale czy to będzie, czy nie, tego wam nie powiem, na jakiej zasadzie to wszystko tutaj będzie ogarnięte, ale jak będą, no to najprawdopodobniej najwięcej, jeżeli chodzi o tutaj ogarnianie starości, jeżeli ta seria jeszcze będzie na przykład trwała, bo tutaj najwięcej z ogarniania właśnie poza odcinkami niż na samym odcinku. A jakbym miał robić wszystko na odcinkach, no to po prostu byście mieli 40 minut na przykład orki samej albo coś w tym stylu, więc no przez to właśnie tutaj wychodzi to, jak wychodzi z tą naszą tutaj pracą, ale jakoś sobie tutaj dajemy radę, nie ma to tamto, powoli do przodu. Ogólnie fajnie się gra na takich dużych maszynach, ale myślę, że w nowym farmingu to będziemy grać na takich dużych maszynach, ale właśnie na oryginalnych, czyli na oryginalnej mapie, coś podobnie jak ma Mati and Krika, to ja też właśnie chcę sobie coś takiego zrobić. A serie, na których są mapy no, z modów, no to po prostu, żeby po prostu było tam bardziej tak polsko i tak dalej, a nie takie wielkie maszyny, to se ogarniemy na właśnie oryginalnych maszynach, wtedy będzie to się o wiele wszystko lepiej robiło. Oryginalna mapa, tam będziemy wiedzieć, do czego dążymy, że trzeba wykupić całą praktycznie mapę i wszystko inne, także takiej serii mi brakuje, no ale teraz już nie ma co zaczynać, jedynie co, to właśnie w nowym farmingu takie coś by się nam tam pojawiło. Dobra, dawaj tu do końca dojeżdżaj. Dobra. Ups. Dobra, wyhamował na szczęście. No i mamy którą 14 minutę odcinka, także jeszcze dojedziemy se pewnie w jedną stronę i będziemy se kończyć, będziemy szli do naszego Fendziora, sobie porozlewać tę gnojowicę na tym właśnie tam polu za naszą, można powiedzieć tak, drugą gospodarką z naszymi owcami, kurami. I w sumie no tam tylko tyle jest, więcej nie ma na tym polu. Postanowiłem, że to będzie tam, bo na innych polach wszystko już podobnego robiłem. Tam właśnie jeszcze nigdy nie była robiona ani gnojowica, ani obornik, ani nic podobnego. No to mówię, że idealnie tam pasuje ogarnianie właśnie tej
Gnojowicy. Odcinek dzisiaj też nie będzie długi, też nie drogi, jakieś takie 30-35 minut maksymalnie, coś w tych granicach, żeby tutaj jakoś was po prostu nie zanudzać, jeżeli chodzi o serię właśnie sąsiadów czy coś takiego, no to jak najbardziej tam może być dłużej, ale tutaj jak mamy takie wielkie maszyny i jak widzicie, no tylko kółko jeżdżę, ja coś tu gadam, no to nie ma co was tutaj zanudzać. No i to prosto wszystko jest, bo tutaj ta seria, gdzie GPS jest i wszystko to idealnie, jak widzicie, prosto. Nie to, co właśnie na sąsiadach, ale i tam też się uda prosto. Najgorsze na sąsiadach, że dzisiaj będę nagrywał pewnie wiosnę, niestety ścieżek nie będzie. Bo ścieżki się tak do dupy na tych polach robią, co mają być opryski nawozy, że po prostu siedziałem tyle czasu i mnie szlak po prostu trafił, stwierdziłem, że nie robię. Pod opryski to jeszcze jakoś tam będę widział na chwasty, a pod nawóz jak się rzuci, tak się rzuci i trudno. Nie będę tam jakoś się nad tym po prostu tam spuszczał, żeby to jakoś mega zrobić, bo no będę dążył jedynie co do tego, żeby tam kupić jakiś fajny siewnik, który będzie miał już podsiewacz, w sensie podsiewacz, który mógłby robić nam ścieżki o na takiej zasadzie. Dobra, tu sobie od razu to wyoram. Jak już tak jadę, to akurat bym sobie, o, pięknie tutaj hapsnął. Dobra, pięknie do góry. Dobra, zwolnij, a nie się coś rozpędził, jakby nie wiem co. Dawaj. Dobra, na dół. No i dobra, tu sobie teraz wjedziemy, tutaj to się jak będzie się poprzecznie jak robiło, to się wyora. No i pięknie, ale ten Dodge Far pasuje, naprawdę. Naprawdę wam powiem, że no, pasuje, patrzcie. Przepięknie. A więc tak, teraz sobie ciśniemy do naszego tutaj fędziora. Tutaj ogólnie no nic się nie zmieniło, tak jak było, tak było, także olej i to się już robi. Kukurydza w pełni rośnie, a my sobie ciśniemy do naszego fędziora. Ten zestawik też naprawdę wygląda sobie fajnie. Zasiadamy. Ten to głośniejszy byczek. A się nisko siedzi, rany boskie. Nie wiem, co dopiero niziutko jest. Dobra, czekajcie. Ale go bujo. Harpie go jak nie wiem co. Dobra, powoli. Chyba ruchu drogowego nie. Ruch drogowy chyba jest wyłączony. Tak mi się coś zdaje. Czekajcie, nie to. Ja sobie zobaczę, czy ten ruch drogowy jest wyłączony. Tak, to trzeba go włączyć. Dobra, i pięknie. To jest moc teraz. Kurde. Parczy to przynajmniej, a nie jakieś uczenie starych, który z nowych sprzętów. Musi być ryk starego grata. To wtedy wiadomo, że się, że gdzieś po prostu jedzie jakiś pęd, John Deere czy coś podobnego. Tu sobie nie wjeżdżamy, tylko my na to pole sobie możemy wjechać tędy. Tu. Ubeczka, jak widzicie, już jest podstawiona i czeka sobie, zobaczymy jak ta gnojowica też ubywała. Na polu to aż tak wolno, nie będziemy jeździć, trochę szybciej na pewno. Dobra, zmienić na C i zobaczymy. Tu ogólnie na sieczkę już kosiłem większość rzeczy, przez to, że tej słomy jest tyle, że no trzeba w większości kosić na sieczkę. Widzę 15 metrów, to my tu całkiem sporo będziemy mieli. Czekajcie. 15 metrów, no to będzie coś takiego. Dobra. My sobie teraz tu zajedziemy. O, pięknie. Ale taki harpagan jak przyjedzie, to naprawdę strach się bać normalnie. A 15 metrów to ja mogę tu rozlewać. Dobra. Tyk. Leci. O, tu będzie widać. A, widzę, że on na 15 metrów jednak nie rozlewa. Tylko on tutaj rozlewa gdzieś na te 14 chyba. Czekajcie. O, coś takiego jakby było. Dobra. Teraz rozlewa idealnie. A, on na 14 metrów. Ta beczuszka rzuca. No i dobra. Te 15 możemy sobie jechać, tylko byśmy sobie wbili tempomat, tak, o. Żeby on aż tak nie warczał mi tutaj, to sobie tak po prostu tutaj na tych wolniejszych obrotach
te 15 pojeździmy. Jak to ucieka szybko? To jest grane, czemu to tak szybko ucieka? 50%, nie? Jakaś dawka? Tak, ty podwójną dawkę to nie. Ale to szybko ucieka. No to żeśmy sobie gnojowicy narozlewali, wam powiem. Ej, na łące jakoś tak szybko to nie uciekało. Tam to w jedną, w drugą przejechałem i było gida. Tu czemu to tak szybko ucieka? Nie wiem. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, że to tak szybko ucieka. Dobra, sygno, zobaczymy. Ile rozleję tej gnojowicy, tyle po prostu. I tutaj rozleję, tu w lusterku widać w którymś. Nie, trzeba zajrzeć do tyłu, inaczej to nie będzie widać. No patrzcie, już mamy tutaj wywaloną po prostu całą. No nie jedzie szybciej. O. Gdzie to się wyłączało ten pomost? Tu. Dobra. No i co? I trzeba podjechać, teraz napełnić. Nie myślałem, że to aż tak szybko pójdzie. A to idzie naprawdę tutaj mega szybko. Dobra, to czekajcie. Jakby to tutaj podjechał. Musimy od tyłu sobie tutaj jakoś zajechać. Dobra, dawaj, pięknie, o. Jakoś to było, że tym się nie robiło, tylko tym się, o. Dobra. Niech to już będzie odpalone. Ach, to pięknie wygląda, no. To pięknie. Dobra, nas nalane. Teraz co? Jedziemy tam. I odtąd już sobie rozlewamy. Albo sobie zróbmy jeden cały przejazd następny i sobie tam później tamtym wrócimy. Czekajcie. Musimy sobie gdzieś tutaj znaleźć ten przejazd. Jakiś kolejny. Tu jest, dobrze. Tu trzeba wjechać w ten tutaj przejazd. O! No i dobrze. Teraz jak sobie już tutaj pojedziemy, zobaczymy ile nam będzie procent na całym jednym przejeździe. Dobra. O. Oj, użyję włącznego GPS-a. No i zobaczymy. No i patrz, tu już poszła. Ja pitole, już 3000 litrów poszło. Ej, nie wiem co tu się zepsuje, że to aż tak szybko rozlewa gnojowica. Może tak było, tylko że ja nie zauważałem. Nie mam pojęcia. Tak szybko na pewno to nie leciało. A może? Nie wiem. Nie wiem, trudno się mówi. Jak leci ta gnojowica, tak leci ta gnojowica. Nic tutaj na to nie poradzę. Plus taki, że widzicie, ja tutaj wszystko widzę przez to, że to ściernisko. To patrzcie jak pięknie. Pięknie to widać, jak kombajn tu ślady wielkie zostawił. Patrzcie, ja w jedną stronę dojadę i znowu taki cpelek mi zostanie. Ja pitole. Ale to idzie. No trudno, wtedy rozlejemy wszystko co mamy i będziemy odcinek kończyć, także no akurat tutaj zaskoczyłem się, bo myślałem, że z połowy pola tutaj zrobię. A tutaj ja jadę 15 na godzinę, a to ubywa jak porąbane. Nie ma co, to tak to szybko ubywa. Dobra. Ja sobie teraz tutaj dojeżdżam, wjeżdżam w ten tutaj przejazd. Teraz dokąd tu jest rozlany? Powoli tu podjedziemy. Tak idealnie. No i tak będziemy dojeżdżać każdym tutaj przejazdem. No fajnie. No i poszła maszyna. No jeszcze kawałek dalej zrobimy. Dużo nie zrobię, ale kawałek zawsze zawsze dalej. No to tak z 3 razy przejadę. To może akurat się wtedy dobije do pełni. Do końca tam dojedziemy. Dobra, wybitny jest, no. Lecimy się napełnić znowu kolejny zbiornik, czyli teraz poszło 18, czyli zostanie nam jeszcze jeden pełny i 4000 litrów. No to dużo nam nie zostanie, no ale ile się rozwiezie, tyle się rozwiezie. Mam nadzieję, że mi gnojowicy to, co mam wszystko
tam, to mi starczy na całe to pole. Chociaż, żeby to akurat było chociaż jedno całe pole zrobione w całości. Dobra, niech to się wylewa. A my sobie tak... Dawaj, dawaj, napełnij. My sobie tak wjeżdżamy. A tu widzę, jest jednak mijak lekki. Ale to trudno. Jak to wyjdzie, tak to wyjdzie. Wychodzi. Może to na 13 ma być. O, na 13 będzie to lepiej szło. Dobra, cyk. Tak to wyjdzie, no kurde to. No dobra, niech tak zostanie jak to tutaj jest. No i tyle. Ile się rozwiezie, tyle się rozwiezie. 26 minuta odcinka, także do 30 może akurat się uda tutaj podobijać, podokańczać to wszystko. I tyle będzie. Tego dzisiejszego tutaj naszego odcineczka. Słuchajcie, o, dobra. Ile zostało? 55%. No, do końca znowu i zostanie nam te 20 czy coś takiego, więc tutaj nie ma szans. Dobra, idzie to ładnie, idzie ładnie, perfekcyjnie po prostu. Tu nam się do, tu nam do rozlewa do końca, tu też, no jest dobrze. Jest pięknie. Kurde, wam powiem, że naprawdę jak zdenerwowałem się trochę, bo nie myślałem, że aż tak mi to szybko tu będzie. Bywało. Wbijmy sobie tutaj wyższy bieg. To akurat nie ma co tutaj się już taki kawał patyczkować. Tu już jednak jest kawałek. No, no to akurat tutaj na tyle. No, ło! Ale miał spowolnienia dużo. Słuchajcie. No i nie rozleję do końca. Tu nie zostawię, tu sobie ja pitole, ale gówno się zrobiło. No trudno. Trudno, trudno, jak wyszło, tak wyszło. Mówi się po prostu. Trudno. O, tu nam zostanie taki kawałek, tak więc to napełnimy teraz tymi litrami, co zostało, dolejemy do końca. I będziemy sobie kończyć. Odwiozę jeszcze sprzęt pewnie, bo i tak mam czas, i tak mam czas. O. Dobra, to zgacić można. Tu się uda wywinąć. Dobra, udało się. Tu zarzucamy. Dawaj, dawaj, chociaż rozlej mi to tu do końca. No i pięknie. I teraz rozlejemy tylko jeszcze poprzeczny kawałek, ile będzie. Na ile się rozleje, tyle się po prostu tutaj rozleje. Wimy z te 19, niech jedzie. I cyk. Dobra, całe się nie rozleł, no ale trudno. No i tyle, wracamy sobie na gospodarstwo, bo tutaj widzę 28 minut, także jeszcze powrócę, wrócimy do tych 30 dobić. I tyle, nie myślałem, że aż tak szybko nam na tej łące, tutaj łące, na tym polu nam tutaj zejdzie. A to sobie załączmy koguta też. Oj, on się biegnie wbił. A, ale wyrwał go. Dobra, no i ciśniemy sobie. Oj, kogoś nie włączyły. No, 55, będzie w ogóle ile ma 10 motogodzin za niedługo. No, nowy ciągnik normalnie, nówka sztuka, nieśmigany. Nowy ciągnik jeszcze tutaj, zobaczymy jak przy kiszonce będzie latał. Jeśli będzie w tym roku, na pewno kukurydza na ziarno będzie, ale czy kiszonka, no to po prostu nie wiem. Tutaj sobie wjedziemy, zostawimy go przy tym tutaj, o. Do napełniania, co jedyne tutaj zostały nam tutaj jakieś litry. Powoli. Dobra, cyk.
Oj, jeszcze. Oj, urła. To się napełni. I to tyle w tym odcinku. Ja wam pięknie, widzowie, dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj pięknie mamy, o, zrobione. Mam pięknie nadzieję, że wam się podobało, że łapeczkę zostawiliście, subika na kanale również i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, szczałeczka i cześć!